Cześć kochani, dzisiaj jeden z tych filmów zupełnie spontanicznych i zupełnie nie poświęconych książkom, a właściwie po prostu poświęcony innym ludziom. Właśnie jest godzina 16, a ja wróciłam do domu z najwspanialszego eventu, na jakim kiedykolwiek byłam. Czyli onkobiegu. Onkobieg jest dedykowanym szczególnie chorym na raka oraz ich rodziną, biegiem. Mam na myśli, że w tym roku prawie 2000 osób w tych właśnie koszulkach biegało wokół szpitala Marii Skłodowskiej-Curie, aby zarobić pieniądze dla innych. Każda frotka to było jedno okrążenie wokół szpitala, mniej więcej 1,5 km. Jak wiecie, ja jestem osobą tak przeciętnie aktywną fizycznie. Zakładałam, że w tą godzinę, ponieważ jest wyznaczony czas oczywiście, zakładałam, że przebiegnę około 4,5 km, tymczasem nieco się pomyliłam. Na szczęście, w niecałą godzinę przebiegłam 9 km i 300 metrów. Czyli zdobyłam 6 frotek. Mój numer to było 738 i jak widzicie, ta czerwona kreska oznacza, że skończyłam bieg. Mogę powiedzieć Wam szczerze, że jestem dosyć dumna z mojego wyniku, mimo że wiem, że nie jest on ekspercki, na pewno większość z Was pobiegłaby lepiej. Dla mnie to jest naprawdę duże osiągnięcie, ale jestem pewna, że nie zrobiłabym tego sama. Dlaczego? Bo atmosfera na tym przedsięwzięciu była po prostu wspaniała. Każdy biegał, każdy pomagał, każdy machał do ludzi w szpitalu, bo z okien machali do nas ludzie, patrząc jak biegamy dla nich. Każdy dał z siebie wszystko. Nie wszyscy biegali, dlatego że były też osoby na wózkach inwalidzkich oraz nawet o kulach. Mówię Wam, łezka się wokół kręciła, kiedy po prostu wiedziałam, że ludzie to robią dla innych. Oprócz tego w onkobiegu brali udział również starsi ludzie, którzy ku mojemu po prostu zachwytowi zupełnemu biegali czasem nawet szybciej ode mnie. A najstarszym uczestnikiem był 75-letni mężczyzna, który wynik miał na pewno lepszy ode mnie. Ale naprawdę cała ta atmosfera sprawiła, że chciałam biec dalej. Dopingowała nas orkiestra, byli po prostu przypadkowi ludzie oraz masa wolontariuszy, którzy nie tylko rozdawali frotki, ale też motywowali nas, żeby iść dalej. A na koniec rozdawali medale. W poprzednim roku udało się zebrać 60 tysięcy złotych, no i mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej. I żeby nie było potem komentarzy, że ta bluzka jest na mnie za duża, zdaję sobie z tego sprawę. Ten filmik nagrywam tylko i wyłącznie z jednego powodu. Dobra, z dwóch! Przede wszystkim chciałabym zachęcić Was do pomocy, bo mimo że onkobieg w tym roku już się odbył, to przecież jest masa innych organizacji, które też mogą pomóc. Zachęcam Was, abyście brali udział w przyszłorocznej edycji i nawet jeśli nie możecie biegać, bo macie problemy, bo boli Was kolano, albo po prostu nie umiecie, nie lubicie, nie macie ochoty, to zawsze można iść na spacer i zaliczyć na przykład 3 okrążenia, tak jak moja mama, i też przecież pomóc, nie? Albo być wolontariuszem, czyli osobą, która nas motywuje, podaje wodę, albo po prostu pomaga się zapisywać. Tu chodzi przede wszystkim o pomoc i o pokazanie, że jestem wsparciem dla tych ludzi. Tak jak moja przyjaciółka na przykład. Swoją drogą, spójrzcie, dostałam pierwszego fanarta i on jest tak idealny! Tak więc mam nadzieję, że taki trochę inny odcinek Wam się spodobał i że w przyszłym roku widzimy się na onkobiegu. Pa!